Hej, hej, hej! Witam, witam was wszystkich, moi mili. Z tej strony witam was bardzo serdecznie, Kaldyrn. I jak zapewne widzicie, jesteśmy ponownie w grze Resident Evil Code Veronica, którego to oczywiście będziemy sobie kontynuowali powolutku. Ja sobie zrobię tylko, nie to, mały przesiek w ekwipunku. Sądzę, że na razie specyfiki leczące możemy zostawić. Nie będą nam za bardzo potrzebne. I z takim wyposażeniem możemy ruszać przed siebie. Jeszcze niech zerknę, czy mam wszystko, aby tak, chyba tak. Nóż się przyda, ale niedługo z niego prawdopodobnie zrezygnuję. Jak tylko zbiorę troszkę więcej amunicji do pistoletu. I teraz nie pozostaje nam już nic innego jak opuścić na razie to miejsce. Później jeszcze tu prawdopodobnie wrócimy, jak tylko zdobędziemy interesującą nas broń. Tu mamy roślinkę leczniczą. Zastanawiam się, czy ją brać. Ale sądzę, że to będzie dobry pomysł. Zostawiłem tam tą połączoną zieloną z czerwoną proszek. Zabiorę sobie zwykłą. O ile dobrze pamiętam, teraz musimy ruszać w tę stronę. Za chwilę również skorzystamy z koła, które mamy w ekwipunku. Najpierw jednak tu zabierzemy sobie, no wiesz, amunicję. Zabierzemy mapę również. Tu mamy bełty do kuszy. Weźmiemy. Przydadzą się. Aktualnie i tak pozbędziemy się w tym miejscu właśnie koła. Dokładnie w ten sposób. I przekręcimy je. Dzięki czemu mamy dostęp do niewielkiego ubota, do którego to od razu wejdziemy, rzecz jasna. W ubocie znajdziemy ciekawy przedmiot, bardzo pomocny, czyli dodatkowe dwa miejsca w ekwipunku. Coś podobnego zdobywaliśmy w drugiej części, o ile dobrze pamiętacie, możecie przypomnieć sobie. Niestety tego nigdzie na Claire nie widać. W drugiej, trzeciej części też coś takiego zdobywaliśmy i tam było widać. W postaci dochodziły takie pasy jakby z dodatkowymi miejscami. Ale jak widzicie, mamy więcej miejsca, dzięki czemu możemy targać więcej. Nie pozostaje nam nic innego jak zanurzyć się. No i co? Dalej? Już nawet nie pamiętam, czy dobrze to zrobiłem, czy źle. Aha, dobra. Czyli źle. Już nie pamiętam, wiecie. Lata temu przechodziłem tą część. Myślałem, że będzie jakaś cutscenka. Że tam opadamy na dół, zanurzamy się. No niestety nie ma. Dobra, teraz wychodzimy. Powinniśmy wyjść w jakimś podwodnym laboratorium. Nowość, w podwodnym laboratorium jeszcze nie gościliśmy. Tak jak mówiłem.
jakiś ośrodek badawczy. Mamy trupy. Pomijamy je oczywiście i przechodzimy dalej. Nie warto marnować amunicji i zdrowia niepotrzebnie na nich. Tak, podejrzany most, ale on jest tylko podejrzany, ponieważ bezpiecznie możemy przez niego przejść. Jak widzicie, coś tam na dole się nam świeci. Musimy podnieść tą windę, ponieważ to jest winda, o ile dobrze pamiętam. Panel kontrolny, na razie nie mamy klucza. Więc windą na górę. Mamy drzwi. Na razie nas interesuje chyba... O, dokładnie, to miejsce. Musimy podnieść ten kontener, który nam blokuje dostęp do panelu. Na szczęście zbyt skomplikowane to nie jest. Co? Od razu używamy dźwigni. No właśnie, na windzie są trupy dodatkowo w ilości 5. Całkiem spora ilość. No. I to by było na tyle, jeśli chodzi o trupy. Tu mamy kolejne bełty. Oraz kartę dostępu, ile się nie mylę. Dokładnie tak. Ale gdzie pasowała ta karta? Tu klucza potrzebujemy. Okej. Więc opuszczamy na razie to miejsce. Wracamy. Pamiętamy o zombie. Dobrze, że są dosyć powolne. Chyba nic nie ma z tego, co pamiętam. Żadnej amunicji ani znajdziek. Tak więc wracamy. Mam nadzieję, że wszystko robię dobrze. Schodzimy z powrotem do ubota i wracamy na powierzchnię. Wychodzimy, wychodzimy. O, tu trzeba użyć drugi raz koła, aby wrócić. Oczywiście
Jest tak małe, że można byłoby nawet przeskoczyć. Ale mniejsza o to. Wracamy z powrotem. I pędzimy. Pędzimy tam, skąd przybyliśmy do tej posiadłości. Dobrze, że tu pozbyliśmy się trupów. Ale tutaj jeszcze krążą. Aj, ten nam blokuje przejście. No. Bez większych problemów. No właśnie, czerw, jakiś czerw, coś co przypomina czerwia. Wow! Biegamy szybko do budynku. O ile dobrze pamiętacie, Jill w trzeciej części Residenta walczyła z czymś podobnym. Tylko, że było znacznie wolniejsze i mniej upierdliwe. Mamy czerwoną roślinkę. Połączymy sobie ją z zieloną. Mamy kolejne bełty, zabierzemy. I idziemy w tę stronę, schodami na górę. Te drzwi są zamknięte, więc spróbujemy do tych. Te już są otwarte. Co tam było za nimi? Nie, nie chciałem wychodzić. Chciałem przeszukać ten stolik obok. Uroki rezydentów. Co my tu mamy? Jakieś szafeczki. A raczej nic. Tu mamy kuszę, z której troszkę postrzelamy. No i jakieś dane. I co, chyba możemy... wracać. Tak, tu się na razie nie dostaniemy. Na pewno zabolało. Niestety nie widzieliśmy, co go zabiło. Tam jest jakiś obraz chyba. I jakieś numery na nim. 1, 1, 2. Tylko, że nie widzę tych numerów na razie za dobrze. Musimy znaleźć coś, dzięki czemu będziemy mogli je dojrzeć. No, dawaj, Claire, uciekaj. Dziewczyna ma kondycję. Dobra, na szczęście możemy ruszać dalej. Możemy tu wejść? Możemy. Więc nie omieszkamy. Sprawdzić, co jest za tymi drzwiami. Aha.
Chodź tu, brzydalu. Dobra, jeden z głowy. Drugi jest tam. No, za chwilkę się nim też zajmiemy, jak tylko przejdzie przez drzwi. Przejdziesz w ogóle? Dasz radę? Dasz radę. Zuch chłopak. Aj, nie udało się. Aj, no. Wypieprzaj, no. Aj, trochę nas pożarł. No dobra, użyjemy sobie specyfiku. Jest tu coś, co nas interesuje? Tu jest zamknięte, potrzebujemy kluczyka. Tu są kolejne bełty. Tu możemy sobie wydrukować mapę. Oczywiście to zrobimy. I zabierzemy sobie ją. A tu mamy zieloną roślinkę. Mogliśmy jej użyć zamiast tej czerwono-zielonej, zamiast czerwono-zielonego proszku. A! O! Myślałem, że da się ciebie przeszukać. A ty mnie gryziesz po nogach. Dobra, wychodzimy stąd na razie. I pędzimy dalej. Są kolejne otwarte drzwi. Może skorzystamy sobie z kuszy. Aj, jak widzimy, kusza jest do dupy. Nóż jest już o wiele lepszy. Wow, 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 sporo ich tu. Skorzystam z pistoletu w takim wypadku. Nie żyje? Nie żyje. Okej. Właśnie się przekonaliśmy, że kusza jest nie najlepszym orężem. Przynajmniej w tej części. A zdobywamy sporo bełtów do niej. Pokiego. Na szczęście dlatego, że później zdobywamy lepsze groty. Chociażby wybuchowe. Masz coś przy sobie, kolego? Kolejne bełty. Jakoś sobie z tym poradzimy. O, w mordę! Kompletna zaskoczka. Dobra, weźmiemy nóż, żeby nie marnować
amunicji. Tych spróbujemy powymijać już po prostu. Okej, woda przestała lecieć. Tam coś nam się świeciło. Kluczyk, jakiś kluczyk. Zabierzemy go. To jest kluczyk do skrzynki prawdopodobnie. Urządzenie jest zepsute, okej. Spadamy stąd. Czy coś jest? Nie, chyba nic. Troszkę specyfików leczniczych już pobrałem. Troszkę mi się to nie podoba. Ale cóż, jakoś musimy sobie radzić. Automaty. Przy automatach nic ciekawego. Dobra, wychodzimy stąd. I teraz możemy chyba wrócić tu, ponieważ ten kluczyk, który zdobyliśmy, powinien chyba pasować do tej szafki. O, właśnie do tej. Dokładnie tak. A w środku, tak jak mówiłem, groty do strzału wybuchowe. Robimy to w ten sposób. I od razu ładujemy. O, w ten sposób zyskaliśmy dodatkowe miejsce. I dokąd teraz? Oto jest pytanie. Da radę tu? Mamy karty, więc da radę. Od razu się za nami zamykają. A, znowu ten gnój. Szybko za nim, żeby nas nie trafił. Wracaj tu. No właśnie, uciekł. Tchórz jeden. Okej, tu potrzebujemy emblematu. No to ruszamy dalej. Bicie serca. O, proszę, tu są dwie paczki z amunicją. Przydadzą się oczywiście. Co to jest? Nie da się tego sprawdzić. Dobra, najpierw te drzwi obadajmy. O, bezpieczne pomieszczenie. Co to jest? Nie mam bladego pojęcia. Kolejna zielona roślinka. I tak, na pewno pozbędziemy się bełtów, na pewno pozbędziemy się pistoletów. To na razie również nam nie będzie potrzebne. Weźmiemy sobie za to pistolet. Najwyższy czas na pistolet. Sądzę, że mamy już wystarczająco dużą ilość amunicji. Roślinkę sobie zachowamy na razie. Jest tu coś? Nie, nic nie ma. A tu jest jeszcze jedna roślinka z tego, co widzę.
Dokładnie tak. Więc ją również schowamy. Jakoś to ładnie ułożę. Okej. Podniosę sobie też pulki. I zapiszę sobie tu grę. A na pierwszym tym razem. Okej, i w takim wypadku w tym miejscu się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Troszkę nas pogryźli w nim. Postrzelaliśmy również trochę. Udowodniłem wam, że kusza jest ze zwykłymi bełtami do dupy na zombie. I cóż, tak jak mówię, mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, jeśli chcecie śledzić dalej tą serię. Oraz oceniajcie filmy. A ja się żegnam. Do usłyszenia, moi mili, już wkrótce. Trzymajcie się ciepło i na razie, hej!